Chwała Bogu, bracia i siostry, drodzy przyjaciele. Serdecznie witam was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Ja nie wiem, jak wy się czujecie, ale ja odczuwam obecność Pańską wśród nas. I to jest bardzo ważne. Przedtem, niż będę mówił coś dla was więcej, chcę przekazać dla was serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia od naszych braci i sióstr z dalekiej Ameryki. Gdy był mój ostatni wieczór w swoim zborze i to była wieczorowa modlitwa, to była niedziela wieczór, nabożeństwo było, dość dużo ludzi było. Ja na sam koniec poprosiłem braci, z którymi pracuję. Ostatnio dobraliśmy do zboru jeszcze 3 pastorów do pomocy, bo jest dużo pracy, diakonów. I poprosiłem przed wszystkimi, aby się za mnie pomodlili, dlatego że ja odjeżdżam, aby uwidzieć was, uwidzieć drugich. Wyszedłem naprzód, poprosiłem, aby starsi bracia wyszli, położyli na mnie ręce i mnie błogosławili. I tak też się stało. I dziękuję Bogu za to, że jeszcze mamy do kogo się obrócić o pomoc, o prośbę, że bracia mogą nas podpierać w modlitwie. I jestem za to Bogu wdzięczny. Serdeczne, serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr. Odjechałem z domu, można powiedzieć, prawie 2 tygodnie temu i byłem w Rydze, to jest Łotwia, na spotkaniu takiej konferencji, gdzie byli bracia z Łotwi, tam z tego kraju, byli bracia z Rosji, byli bracia z Białorusi. Mieliśmy piątek, sobota i niedziela nabożeństwa i Bóg nas oficie błogosławił. Chcę troszeczkę podzielić się z wami i powiedzieć, że Bóg jest żywy. To nie jest historia i to nie jest religia. Bóg jest żywy i On chce mieć z nami społeczność. I przyjechaliśmy tam do Rygi. Oni budują dom modlitwy tam, mają takie tymczasowy obok dom modlitwy tymczasowy, a budują dość duży budynek. I mieliśmy nabożeństwa i Pan Bóg przemówił do naszych serc przez swoje słowo i błogosławił nas oficie. Ludzie się modlili. Ja bym chciał, żebyście chociaż usłyszeli tą modlitwę, jak się oni modlili. Chociaż na 5 minut, żebyście usłyszeli, jak ci ludzie się modlili. To nie można po prostu siedzieć cicho, ani tak sobie oczy otwarte trzymać. Tak się ludzie modlili. Jak zeszła obecność Boża na zgromadzenie Pańskie, ludzie się bardzo silno modlili. Bracia, siostry chwalili Boga. I Duch Święty przemawiał do zgromadzenia Bożego. To jest bardzo ważne. Przyjechała jedna siostra z mężem. Oni są z Ukrainy, oni mieszkają już w Białorusi. Nie wiem, 25 czy 30 lat. I ta siostra ma dar objawienia. Ją Bóg cudownie używa. I niektóre tajne myśli były objawione. Wierzycie w to? Amen. Ja wam powiem coś więcej dla zbudowania. Ten zbór, który się buduje tam, ja mam zdjęcie tutaj, pokazywałem niektórym z was, jest duży, duży obiekt i naokoło tego domu modlitwy są ogrody, ludzie mają garaże i takie miejsce. I nikt nie wiedział tego, co będzie w przyszłości. I teraz władze im dały znać, że do 2006 roku musicie ten dom modlitwy skończyć, bo tam będzie międzynarodowa olimpiada hokejowa. Ludzie z całego świata będą jechać tam. I gdy myśmy tam przyjechali, no nikt nie wiedział o tym. A potem brat nam przełożony opowiada, co jest. I gdy było nabożeństwo, Duch Święty podjął tą siostrę i ona mówiła objawienie do zboru i Bóg mówił: dzieci moje, ja objawiam dla was dzisiaj, że na tym miejscu przyjdzie wiele narodowości i przyjdą ludzie, którzy nie znają waszego języka, ale mój znają. I potem brat stał po nabożeństwie i mówi, że jak Duch Święty powiedział, to tak dokładnie, bo to wszystko będzie wykarczowane, te ogrody, te garaże, będzie zniesione wszystko i już wbijają w żelazne pale na ten wielki projekt i ludzie z całego świata będą przyjeżdżać i tam w środku będzie stał zbór. I dopiero ja sobie myślę, no rzeczywiście, ludzie z innych stron będą przychodzić, jak zobaczą, że jest kościół, że jest zbór, będą przychodzić, aby się modlić. To jest cudowne, to dla nas jest wielki cud. Jeszcze jedna jest sprawa. Myśmy przyjechali, nas było 3 stamtąd. Był brat, był labocki pastor i brat Jan Semenowicz.
I my jechaliśmy tam i bracia mówią nam jeszcze w Ameryce, jak będziecie gdzieś tam, a będą jakieś naczynia Boże, podajcie potrzebę, my mamy potrzebę, zbory nasze niektóre, my mamy potrzebę przed Panem. I tą tajną potrzebę żeśmy wieźli w naszych sercach i nikt tego nie wiedział. Nikt tego nie wiedział, tylko nas trzech. Ja, brat Bill i brat Jan. I gdy nabożeństwo się skończyło, w środku nabożeństwa ta siostra siedziała i jej Duch Święty objawił to, co my mamy. To, co naszą odpowiedź. Wiecie, jest żywy Bóg na niebie. I On chce mieć kontakt z swoim narodem przez Ducha Świętego. Chwała Bogu za to. I gdy nabożeństwo się skończyło, siostra do nas podeszła bardzo mądrze i powiedziała, siądźcie bracia, ja wam chcę powiedzieć, co Bóg dla mnie objawił. I ona mówi, powiedziała dla mnie, co Bóg dla mnie objawił, dla brata Jana powiedziała i do brata Billa, który jest samym głównym nad naszą wspólnotą i powiedział tak i tak powiedział Pan i objawiła całą tą tajemnicę, którą my mieli, jeszcze nie zdążyliśmy jej powiedzieć. Jeszcze nie zdążyliśmy nawet znaleźć, z kim się pomodlić. I Bóg powiedział, będzie tak i będzie tak. Nam ręce opadły ze zdziwienia, powiedziałem, Boże, to jest cud na miejscu po prostu. Nawet nie zdążyliśmy tej potrzeby powiedzieć. To jest cudowne, gdy Bóg objawia nasze myśli. Ja dużo miałem w życiu takich przeżyć, że Bóg objawiał moje myśli. Bóg objawiał myśli drugich ludzi. Obecność Boża, gdy schodzi na zgromadzenie Pańskie i Duch Święty ma wolność i ma swobodę, to wtedy On robi jak chce. I my jak ludzie czasami możemy to zahamować. My możemy. Duch Święty to jest delikatna osoba i my możemy to zahamować. Swoją niewiarą, możemy zahamować swoją niechęcią i lub drugimi rzeczami. Ale gdy ludzie mają otwarte serce, koniecznie Pan objawia się w Duchu Świętym i czyni swoją pracę. Modlitwy były silne. Ja bardzo jestem zadowolony z tej wizyty w Rydze, z braćmi i siostrami. Oni może troszkę tam mają ciężej, trudniej, ale w Panu są bardzo bogaci. I ja się bardzo cieszę, że to jest dla mnie wielkim zbudowaniem i za to niech będzie Bogu chwała. Także i stamtąd prosili, żeby podać pozdrowienia, gdzie tylko będę. Tak, chociaż nie znają Was, ale są braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. Bogu za to niech będzie chwała. Bracia i siostry, otworzymy Słowo Boże. Znajome miejsce Bożego Słowa. Będziemy mieli taki wstępny wieczór. Także przynoszę pozdrowienia od mojej rodziny dla Was. I chcę Wam powiedzieć, że dziękuję Bogu za moją żonę, która nigdy dla mnie nie sprawiła przeszkody ani przegrody w dziele Pańskim. Siostry, może się coś nauczycie przy tym. Jeżeli macie mężów kaznodziejów lub służą Słowem Bożym, Wy możecie bardzo dużo im pomóc. Błogosławcie ich na tą pracę, aby oni byli wolnymi. Bo może być inaczej. Może być inaczej. Wielu ludzi pocierpiało przez to, że był hamulec z drugiej strony i nie można było służyć tak, jak można. A gdy żona jest, że nas błogosławi i daje nam swobodną rękę na polu Bożym, jedź kiedy chcesz i rób, co chcesz tylko dla Pana, to wtedy my jesteśmy błogosławieni. Chwała Bogu za takich żon. My Bogu dziękujemy. To jest bardzo ważne, bo w życiu też mogłem wiele zobaczyć z tego. Czytamy Słowo Boże od 9, pierwszy rozdział. Od 9 do 12 wiersza. Ewangelia Świętego Jana. Ewangelia Świętego Jana, pierwszy rozdział. I czytamy od 9 do 12 wiersza. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go, to znaczy Jezusa, nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale go swoi nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał im prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym,
którzy wierzą w imię Jego. I chcę bazować nasze rozsądzenie, naszą lekcję, naszą usługę na wierszu 10. Na świecie był i świat przez nim powstał, lecz świat go nie poznał. Świat go nie poznał. Bracie i siostry, chciałbym dzisiaj porozmawiać z wami, podzielić się Bożym Słowem na ten temat: niepoznany lub nieuznany Zbawiciel. Oni go nie poznali, prawda? Oni go nie poznali. Kto zna Boże Słowo, to wiecie, że Pan Jezus przyszedł i jego wielu ludzi nie poznało lub wzięli go za kogoś innego. Napisane jest, że gdyby go poznali, to by go nie ukrzyżowali, prawda? Apostoł Paweł mówi do Koryntów: nie ukrzyżowali, a tak stało się tak. Także błogosławieni są ci, którzy w nim zobaczyli swojego Mesjasza i swojego Zbawiciela. Chwała Bogu za to. Ja dziękuję Bogu, jak brat, tutaj rodzina Stebu śpiewała tą pieśń, że tylko raz i tylko jeden raz idziemy przez to życie i nigdy się nie wrócimy, aby poprawić swoje pomyłki. Nigdy. Także warto pomyśleć na tym. Ja dziękuję Bogu, że tylko jeden raz, że tylko jeden raz. I był taki raz w życiu też moim i waszym, że Chrystus Pan zbawił nas, odkrył nam łaskę Ducha Świętego, łaskę swego zbawienia i my poszliśmy za Nim. W 67 roku w Izraelu zebrał się duchowny ich rząd, Sanhedryn, i który znowuż oni ogłosili jeszcze raz, że Jezus Chrystus nie jest ich Mesjaszem. Oni jeszcze raz to podkreślili, że Jezus Chrystus nie jest ich Mesjaszem. Oni dalej czekają na Mesjasza. Do swoich przyszedł, lecz swoich go nie przyjęli. Oni wydali werdykt, oni wydali orzeczenie czy wyrok, że oni czekają dalej. Mesjasz przyszedł, ale oni go nie poznali. On przyszedł, on był i my wiemy, że on był. I dlatego oni nie mogli go poznać. Pan Jezus powiedział, ja niektóre miejsca będę napominał, on powiedział, nie otwierajcie, ja tylko napomnę, on powiedział, że tak, on powiedział takie słowa: ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. On powiedział do tych, którzy nie chcieli go przyjąć: ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, ale wy mnie nie przyjmujecie, lecz ktoś inny przyjdzie we własnym imieniu i tego przyjmiecie. Prawda? On przyszedł, oni go nie przyjęli. Gdy Jezus się rodził jak Zbawiciel świata, bardzo mało ludzi wiedziało o tym. Bardzo mało ludzi wiedziało o tym, bracia i siostry. I my widzimy to, że Słowa Bożego. Byli ludzie, którzy wiedzieli o tym, no ich było bardzo niewielu. W ten czas gdzieś daleko na wschodzie, ja dokładnie nie wiem w jakich krajach, czy to było w Persji, czy to gdzieś indziej byli ci mędrcy, oni po gwiazdach poznali, że tam w Betlejemie ktoś ważny się urodził. To byli astrologowie, to byli ludzie, co coś się rozbierali w tych sprawach, niebieskich ciałach, i oni zobaczyli, że coś się stało w Betlejemie, a wodzowie izraelscy spali. Izrael spał, ludzie spali, nie zobaczyli tego i nie wiedzieli. Ja mówię w duchownym znaczeniu, że oni spali. Bracie i siostry, dlaczego duchowi wodzowie spali? Nie poznali. Nieznany Zbawiciel, nieuznany Zbawiciel. Dlaczego oni spali? Bo on przyszedł nie taką drogą, jak oni myśleli. Prawda? On przyszedł nie taką drogą, jak oni myśleli. Dlatego ludzie dzisiaj nie chcą przyjąć Boga, bo oni chcą go przyjąć na takich warunkach, jak oni uważają za słuszne. On ma być taki, on ma być taki, on ma tak mi powiedzieć, on ma tak rozumieć. On przyszedł taką drogą, jaką sam uważał za słuszną. Prawda? Za słuszną. I dlatego oni inaczej myśleli. Wy znacie, w każdym narodzie jest nacjonalizm. Ja nie wiem, jak to u was w Czechach jest, ale w każdym narodzie jest nacjonalizm. U nas w Polsce, skąd ja się wywodzę, jest polski nacjonalizm i ludzie za granicami trzymają się nacjonaliści tylko po polsku, tylko po polsku. A Ukraińcy mówią: my tylko po ukraińsku, a Ruscy tylko po rusku, i ten nacjonalizm wkrada się nawet i w zbory. I to nie jest dobra rzecz. To nie jest dobra rzecz. Pan Jezus nas uwolnił od tego. Amen. Chwała Bogu. Wiecie, w naszym zborze, ja już chyba zeszłego roku mówiłem dla was, są różne narodowości. Jest dużo ludzi. Ponad 1000 osób zbiera się na nabożeństwo. I są różne narodowości. I są Polacy, dosyć ładny, parę ładnych rodzin. I są Ukraińcy i Ruscy, Albańczycy, Bułgarzy, Rumuni. Młodzież cała po angielsku rozmawia. Także my na różnych językach rozmawiamy. Na różnych językach. I jeden drugiego szanujemy.
A wiecie dlaczego? Bo przyszedł, aby umrzeć, żeby nacjonalizm umarł. Żebyśmy uważali braci i sióstr jak swoich braci i sióstr. Chwała Bogu za to. Inaczej być nie może. I wiemy, że w izraelskim narodzie, gdy my widzimy do 15 rozdziału, do 15 rozdziału Dziejów Apostolskich byli tylko Żydzi. Bracia, prawda? Do 15 rozdziału, w 15 rozdziale coś się stało. Prawda? Gdy zaczęli rozbierać sprawę Korneliusza i zeszli się w Jeruzalemie, aby rozsądzić tę sprawę, i Piotr troszkę oberwał, dlaczego on poszedł do tych nieobrzezańców i tak dalej, prawda? I też w tym narodzie panował swego rodzaju nacjonalizm, egoizm. Nasz Zbawiciel, nasze zbawienie, nasz Chrystus, tylko dla nas zbawienie jest, Mesjasz tylko dla nas powinien przyjść, prawda? Oni nie chcieli się zgodzić z tym. Oni tak nie uważali. Ale napisane, że on do swojej własności przyszedł i swoi go nie przyjęli. A jak go nie przyjęli, to on obrócił się do takich ludzi jak ty i ja, aby dać nam swoje zbawienie. Alleluja. I on to uczynił. Bracie, siostry, ja nieraz w zborze nawet swoim mówię i dzielę się często, że ludzie często nie wiedzą, co to znaczy radość zbawienia. Ludzie nie rozumieją, co to znaczy pewność zbawienia. Że dzisiaj, gdy Pan Jezus przyjdzie, ja będę zbawiony. Wiecie, niewiele serc ma dzisiaj tą pewność. Czy ty jesteś pewny tego, że gdy On dzisiaj przyjdzie, ja idę z Nim? Czy twoje serce gotowe? Czy twoje serce jest zakochane w Nim, rozpuszczone w Jego miłości? Radość zbawienia. Wiecie, dzieci Boże, one mają być radosne w swoim zbawieniu. Oni mają radować się i dziękować Panu ze swego zbawienia. Prawda? Radość, Królestwo Boże nie jest pokarm ani napój. Ale co? Ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Takiej radości, jak Duch Święty przynosi w nasze serca, wy nigdzie nie zajdziecie. Ani za kubek piwa, ani za lampkę wina, ani za coś drugiego nie da rady. Radość Ducha Świętego jest niezastąpiona i ją tylko może wnieść Pan w serca nasze. Alleluja. Wiecie, kto jeszcze się raduje? Kto ma czyste serce. Kto ma czyste serce? Kogo sumienie w niczym nie sądzi? Jeżeli Bóg pozwoli, ja jutro rano, jeżeli dożyjemy, będę się dzielił z wami na temat właśnie sumienia. 7 stopni sumienia. Bardzo ważne słowo. Przyjdźcie, aby posłuchać. 7 stopni sumienia. I gdy człowiek ma sumienie czyste, on się raduje w Panu. Jego nic nie sądzi. On nic nie ukradł, on nic nie skłamał, on nie zgrzeszył, on jest wolny, krew Chrystusa go obmyła. On ma radość zbawienia w swoim sercu. On się raduje w Panu. Chwała Bogu, on się raduje w Panu. I tak, ja jeszcze przeczytam Łukasza, Słowo Boże z Łukasza. Nieuznany, niepoznany Zbawiciel. Ja czytam 14 rozdział. Łukasza 14, niepoznany Zbawiciel, oni go nie poznali, od 16 wiersza. Idziemy dalej przez Słowo Boże. Ja napominam po prostu te miejsce Słowa Bożego. A on mówi, że pewien człowiek, Łukasza 14:16, pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym, przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poszli oni wszyscy jeden po drugim wymawiać się, zaczęli wymawiać się. Pierwszy rzekł, kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę, miej mnie za wymówionego, wytłumaczonego. A drugi rzekł, kupiłem 5 par wołów, idę ich wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł, żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego, wejdź prędko na place i ulice miasta, sprowadź tutaj ubogich i ułomnych i ślepych i chromych i oznajmił sługa, panie, tak się stało, jak rozkazałeś. I jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi, wyjdź na drogi między opłotki, przymuszaj, by weszli, niech będzie napełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje wieczerzy mojej. Zaproszenie jeszcze jest. Wiecie, gdy ja zauważam, gdy kulturalni Niemcy, Francuzi, Amerykanie, Anglicy nie przyjmują Chrystusa i nie chcą o nim słyszeć, bo do tego wszystko idzie. I uważam, że w świecie tak się robi, że wróg tak się stara, żeby ludzie nie chcą słyszeć wieści Ewangelii. To wszystko jest robota przeciwnika Bożego. I gdy ci ludzie nie chcą przyjmować tego, on obraca się do tych półcywilizowanych narodów i to się dokładnie tak dzieje.
To, cośmy przeczytali tutaj jeszcze raz w rozdziele, dokładnie się to wypełnia. Gdy cywilizowane narody nie chcą przyjąć Chrystusa Pana, oni nie chcą, po prostu nie chcą. Ludzie stali się wygodnymi w swoich grzechach, w swoich pożądliwościach, w swoim dobrobycie, w swoim dobrze, w swoim bogactwie, im dobrze, im Bóg niepotrzebny. Oni nie chcą tego. I gdy ludzie odmawiają, wtedy Pan obraca się do półcywilizowanych ludzi. Wy wiecie, że my mamy kontakty z ludźmi i w Brazylii, w samej Brazylii jest 20 milionów zielonoświątkowców, wierzących chrześcijan, chrzczonych Duchem Świętym. 20 milionów. To są fakty, to jest statystyka. Jeżeli ci nie chcą, drugimi Pan Bóg napełni. No dom Boży się napełni. Alleluja. On się napełni. Na pewno. W południowej Ameryce, w Paragwaju, czy w Argentynie, czy w drugich stronach, do półdzielnych ludzi, w pół dżunglach, ludzie przychodzą do Boga. Ewangeliści jadą, głoszą Słowo Boże i ci prości ludzie idą do Boga i dom Boży się napełni. I dlatego, czy to w Afryce tak samo, w Afryce wielkie przebudzenie, w Chinach jest przebudzenie podziemne. Tam są chrześcijanie bardzo gonieni i oni bardzo tego pragną. Są podziemne zbory, tajnie się zgromadzają, bo władza komunistyczna ich bardzo prześladuje. Bardzo prześladuje. I Pan powołuje. Chrystus przyszedł, a Jeruzalem spało. To miasto spało. Ludzie spali i nie poznali czasu swego nawiedzenia. A On przyszedł. I dlatego my wiemy, że byli ludzie, że nie wszyscy spali. Symeon staruszek i Anna, ci ludzie byli czułymi. I oni wiedzieli. Oni mieli kontakt z niebem i oni wiedzieli i czekali na Zbawiciela. To jest dobry przykład dla nas. Oni nie spali. Oni czekali na ten czas, gdy przyjdzie Pan Jezus i oni się doczekali. My czytamy o charakterze tych ludzi. To byli ludzie bogobojni. To byli ludzie, co się Boga bali. Oni trwali w postach, w modlitwach. Oni trwali w czystym życiu. Oni byli pełni Ducha Świętego. Oni oczekiwali Mesjasza. I im Bóg objawił, że On przyjdzie. Właśnie takim, którzy czekali. Nie ci, którzy byli bezpieczni, ale ci, którzy czekali. Wiecie, gdy pierwszy raz, ja pamiętam, jeszcze byłem wtedy w Polsce, gdy to się stało, gdy pierwszy raz Amerykanie zajechali na Księżyc i gdy pierwszy raz człowiek stanął na Księżycu swoją nogą, jego imię było Neil Armstrong, to był astronaut Amerykaniec, i gdy pierwszy raz on stanął nogą na Księżycu, to jeden człowiek powiedział do ewangelisty, że to jest największe osiągnięcie, co może być, że człowiek stanął nogą na Księżycu. A ewangelista mu powiedział, to nie jest największe osiągnięcie. Największe osiągnięcie to jest to, że Bóg w osobie Syna Bożego stanął nogą na ziemię. Alleluja. To jest największe osiągnięcie, które mogło być w historii ludztwa, człowieczeństwa, że Syn Boży nogą swoim stanął na ziemię. Bóg w Synu swoim stanął nogą na ziemię, aby przynieść dla nas zbawienie. A tak ludzie byli, którzy wiedzieli o tym, że Jezus przyjdzie. W psalmie 25, nie będę czytał, 14 wiersz, w angielskim przekładzie jest troszkę dokładnie napisane, że Pańska tajemnica, Bóg odkrywa swoją tajemnicę tym, którzy się Go boją. Jego tajemnica z tymi, którzy się Go boją. Anna i Symeon. To byli ludzie, którzy się bali Go i chodzili z Nim. I On odkrył im tajemnicę swoją. Alleluja. Chwała Bogu. I oni wiedzieli, że Mesjasz przyjdzie. Wszyscy spali. Liderzy spali. Duchowni ludzie spali. Ci, co księgi Mojżesza nosili pod ręką, też spali. Wszystko spało. Ale ci ludzie bogobojni, oni wiedzieli. Dlatego, że tajemnica Boża z tymi, którzy się Go boją. I On dla nich to odkrywa. A niektórzy ludzie popatrzyli na Jezusa, powiedzieli, to filozof. To jakiś drugi przyszedł, nie przyjmowali go po prostu. I dzisiaj o nim tak samo mówią. Ale on jest dla nas jedynym Zbawicielem i jedynym Mesjaszem narodu izraelskiego. Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, który zbawił nas i umarł za nas, za nasze grzechy. Drogi przyjacielu, drogi bracie i siostro, ja powtórzę to myśl, bo ona mnie bardzo porusza. Ja słyszałem na radiu, gdy ewangelista mówił, w samochodzie swoim słyszałem, że Jezusowe plecy podczas Jego cierpienia, gdy Jego prowadzili na ukrzyżowanie, Jego plecy były tak zbite, że skóry na nich nie było. Nie było skóry. Jego było, już nie mówię, że On był zmęczony, czy oblany krwią, czy On był pobity. No na plecach od rzymskich biczów, które miały końce metalowe,
Były plecy tak zbite, że skóry na nich nie było. Nie było skóry na ciele. Do tego stopnia był zbity Syn Boży. A to tylko dlatego, żebyś ty dzisiaj mógł słyszeć Ewangelię. Alleluja. I mógł być zbawiony. I mógł dożyć przebaczenia grzechów. I radości, i pewności zbawienia. I my tego Mesjasza wyznajemy, bo myśmy poznali, że to jest On. Że to jest On. On taki wielki, że Go świat nie może ogarnąć. Bóg jest taki wielki, że Go świat nie może ogarnąć. I w takim maleńkim sercu On się zamieszkał. W Twoim i moim. I oni Go nie poznali. Oni czekają, oni dalej czekają. Wiecie, co oni czekają? Oni czekają, że On przyjdzie, siądzie na plecy pogan, będzie ich batem poganiał. No tak nie będzie. Tak na pewno nie będzie. Że będzie wielkim batem. No on, oni są wybranym narodem. No oni do tego czasu nie mogą tego zrozumieć. Nie mogą. My widzimy także w Ewangelii Łukasza, nie będę czytał, że gdy Pan Jezus przyszedł pod Jeruzalem, On zapłakał. Niepoznany Zbawiciel. On tyle dobra zrobił. On tyle ludzi uzdrowił. On tyle martwych wskrzesił. On tyle ludziom pomógł. Oni Go nie poznali. Oni Go nie poznali, oprócz tego, pomimo tych wszystkich cudów, oni Go nie poznali. On przyszedł pod to miasto i tak gorąco i gorzko zapłakał za to miasto, za które On tak gorzko zapłacił swoim życiem. On zapłacił. Pan Jezus lubiał Jeruzalem. Popatrzcie w Biblii, czytajcie Nowy Testament. On lubiał to miasto. I dlatego Nowy Jeruzalem On nazwał Jeruzalem. Bo On lubił to miasto. Chciał Go zbawić. I naród chciał zbawić. No oni Go nie poznali. Wiecie, historia też mówi, że Rosja miała czas nawiedzenia, no ona Go nie poznała. W poprzednim stuleciu przyszło wielkie przebudzenie, to było jeszcze za cara. I przyszło nawiedzenie Boże dla tego kraju, no oni Go nie poznali. Oni nie poznali. Uwierzyli kniaziowie, mieszczanie, ludzie bogaci przychodzili do Boga i tak dalej. I w ten czas za cara sami bogaci ludzie uwierzyli. I z Anglii przyjechał jeden bogaty człowiek, to był Lord Restock. On przyjechał z Anglii i przedłożył dla cara i mówi: carze, zrobimy ewangelizację na całą Rosję. Zrobimy, otrujemy te wszystkie drzwi, zrobimy ewangelizację, żeby Ewangelia poszła po ludziach. I car pod wpływem patriarcha nie zgodził się. On nie wyraził zgody. I w wyniku tego, że on nie wyraził zgody, widzimy, co się stało. Prawda? Przez te stulecia, do czego to doszło i zamiast otworzyć do Ewangelii, oni powstali przeciw Ewangelii. No ja, wy wiecie o tym, ja o tym nie będę dużo mówił. W ten czas w Rosji były trzy kategorie ludzi, trzy klasy ludzi. Byli mieszczanie, była arystokracja i byli chrześcijanie. Oni żyli ze sobą tak jak Izrael z Samarytaninami. Oni nie mieli ze sobą zgody. I ludzie koło Piotrogradu, Piotrograd to była stolica Rosji w ten czas i ciekawie historia to opisuje, to była stolica Rosji i w ten czas ludzie naokoło tego miasta także przychodzili do Pana. Oni przychodzili do zbawienia, dodawali swoje serce, ci bogaci ludzie. I żona jednego bogatego barona, ona uwierzyła. Ona uwierzyła i jej mąż, wtedy jeździli ludzie bryczkami, koniami, takie bryczki były delikatne i mąż gdzieś miał jakiś biznes, miał jechać dalej. I ona domówiła się z siostrami, tymi prostymi z wioski, że jak mój mąż pojedzie, to wy przyjedziecie do mnie na modlitwę. A to było trochę za nisko, żeby taka bogata kobieta i z takimi mieszczaninami, z takimi z wioski prostymi ludźmi, dla nich nie było nic wspólnego. Ale mąż wsiadł, pojechał, pożegnał się z żoną i on pojechał dalej. I te siostry trzy przyszły, aby pomodlić się. Wiecie, jak Bóg daje mądrość ludziom. I dla tej siostry, żonie tego barona, Bóg dał szczególną mądrość. Bo gdyby ten mąż zobaczył, z kim ona ma społeczność, to on by na pewno nie był zadowolony. Ale Pan Bóg daje mądrość swoim dzieciom. I gdy on pojechał jakiś dystans, zapomniał, że popatrzył, że coś w domu zapomniał. I trzeba się wrócić. A te siostry przyszły na modlitwę. I on tego konia zawraca i jedzie z powrotem do domu. Przyjechał do domu i wiecie, gdy on zastukał drzwi, żona otworzyła i Bóg dał jej mądrość, a tam te trzy z wioski biedne kobiety tam na modlitwę przyszły. I ona mówi, on mówi, ja zapomniałem coś. Przyszedłem do domu, aby wziąć. Ona mówi, mężu, mam przyjemność ci przedstawić trzy princesy, które jeszcze nie koronowane. Jeszcze nie koronowane, ale one będą. On pocałował im rękę, z Bogiem, żono, ja pojechałem do pracy dalej. Bóg daje mądrość swoim dzieciom. Alleluja. Bóg daje mądrość swoim dzieciom.
Nieuznany Zbawiciel był uznany tymi, którzy Go przyjęli. Którzy Go przyjęli, prawda? Wiecie, to było u nas tam w Ameryce, na szkółce niedzielnej. Są szkółki niedzielne dla dzieci. U nas w zborze jest 10 klas dla szkółek, dla dzieci. 10 klas. I po drugiej usłudze Bożego Słowa my stajemy, modlimy się za dzieci i nauczyciele z dziećmi idą do klas i uczą ich Bożego Słowa. I także oni troszkę są na nabożeństwie, a też i uczą ich Bożego Słowa, podstaw. I to było w jednej z kościołów i ta siostra uczyła ich o Janie Chrzciciele, jak ta córka tej Herodiady tak pięknie tańcowała. I temu Herodowi się tak podobało to, że powiedział: zażądaj pół królestwa, ci mogę oddać. Co chcesz? Pół królestwa ci oddam. I matka ją namówiła i mówi do niej, że ty weź głowę Jana Chrzciciela. I mówi, taki problem się stał. A tam siedział taki chłopczyk 8-letni. Mówi do niej, ciociu, to bardzo proste wyjście z położenia. Tam można było prosto wyjść z położenia. Chłopiec, 8 lat. No jak wyjść z położenia? No powiedz jak. Mówi, że mógł Herod inaczej odpowiedzieć. A jak? On mógł jej powiedzieć, że ja tylko tobie połowę królestwa daję, a głowa Jana Chrzciciela należy do drugiej połowy, której ja tobie nie dałem. I wyratowałby chłopczyk mały. Do drugiej połowy należy, nie tej, co ty prosisz. Ona tam należy. No, za późno, prawda? Bóg daje mądrość nawet dzieciom. Chwała Bogu za to. Bóg daje mądrość dać swoim dzieciom. Także był czas nawiedzenia i dla Rosji, był czas nawiedzenia i dla Polski. Ktoś powie, że czas nawiedzenia teraz dla Polski. Ja bym nie powiedział, że czas nawiedzenia teraz dla Polski. Ja w Polsce jestem już parę razy i parę razy i z tego, co ja widzę, to nie jest czas nawiedzenia. Czas zwiedzenia. Czas zwiedzenia. Bracie, siostry, ja wiem, co ja mówię. Nastał czas nie nawiedzenia, a zwiedzenia. I nie czekajcie na coś lepsze, bo jego nie będzie. Nie będzie. Trzymajcie się Bożego Słowa, stójcie twardo na fundamencie Jezusa Chrystusa, a tak czyniąc nigdy się nie potkniemy, tak napisane. Amen? Tylko tak. I wtedy Pan może przyznać się. A tak Bóg nawiedzał kraje, nawiedzał i był czas i dla Polski było nawiedzenie, i dla Indii i tak dalej. Dzisiaj znowuż Bóg nawiedza inne kraje, South America, jak mówię, Południowa Ameryka, Chiny, Afryka i tak dalej. Ja pamiętam ten czas, jak w 1967 roku Duch Święty odkrywał, gdy prześladowanie było w Rosji, Duch Święty odkrywał, że będzie swoboda. I bracia opowiadają dla mnie, że myśmy się bali takich objawień Ducha Świętego. Myśmy nie wiedzieli, czy to prawda. Zaczęli troszkę, czy to od Boga. Oni nie sądzili, ale mówią, bracia, my poczekamy troszeczkę. A Duch Święty mówi, dzieci moje, będzie głoszona Ewangelia na stadionach, na ulicach, w kinach, w teatrach. Odkryje się swoboda, a tu KGB tak ciśnie, że boi się par wypuścić, parę z ust. I bracia powiedzieli, nie wiemy, co to jest. Czy to Bóg mówi, czy to niech mówi. Ale żeby nie sądzić, to poczekamy. To poczekamy. I przeszło, 20 lat? I dokładnie się wypełniło, co Duch Święty objawił. Odkryło się wszystko. Na stadionach, na ulicach, w kinoteatrach, w różnych klubach. Bracia zaczęli głosić. Na stadionach wielkich po 10 tysięcy ludzi i więcej zaczęło się głosić Słowo Boże. Bracie, siostry, jak mówi coś Bóg, ono się spełni. Alleluja. Ono się spełni. I dokładnie to, ja wiem, że dziesiątkami lat ludzie się modlili. U nas tam też w Ameryce ludzie się modlili, my wiedzieli, że ludzie są jak w wielkim więzieniu, zakryci. Ale Duch Święty objawił, że przyjdzie czas swobody. Przyjdzie czas swobody. I tak, gdy Jezus wisiał na krzyżu, to też w nim niewielu zobaczyło Zbawiciela. Niepoznany Zbawiciel. Niewielu w nim zobaczyło Zbawiciela. Ludzie naśmiechali się z Niego. Hej, jak Ty jesteś Syn Boży, zejdź z tego krzyża. Ten człowiek nie wie, co on mówi. Zejdź z tego krzyża. Wtedy uwierzymy. Ale dzięki Bogu, że on nie zszedł z tego krzyża. Alleluja. Dzięki Bogu, że on nie zszedł. Bo jakby on szedł, to ty i ja byśmy tutaj dziś nie byli. I w przyszłości żadnej o nas by nie było i nie bylibyśmy braćmi i siostrami. Ale za to, że on... Ja dziękuję Bogu, że do ostatniej kropli krwi on przelał na krzyżu. Alleluja. Że on nie szedł. I ja dziękuję Bogu i jestem Jemu wdzięcznym. Wiecie, w angielskim języku jest taka jedna pieśń. Ona się śpiewa: Each drop of blood bought me 1,000,000 years. Mówi, że każda kropla krwi kupiła mi miliony lat. Alleluja. Wy wiecie, co to za bogactwo?
każda kropla krwi kupiła mi miliony, miliony lat. To trudno zrozumieć naszą głową. Każda kropla krwi Jezusa Chrystusa kupiła miliony nieskończonego życia, które jest przed nami, jeżeli zostaniemy wierni. Tą pieśń napisał jeden artysta, który nawrócił się i on to napisał. Ja bym chciał, żebyśmy też przeczytali dzisiaj Ewangelię Świętego Jana, 21 rozdział. Jana, 21 rozdział. I niepoznany Zbawiciel, 21 rozdział. I czytam od pierwszego wiersza. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim i ukazał się tak. Byli razem Szymon, Piotr i Tomasz, zwany Bliźniakiem, i Natanel z Kany Galilejskiej, i synowie Zabedeusza, i dwaj inni uczniowie Jego. Powiedział do nich Szymon Piotr: idę łowić ryby. Rzekli mu: pójdziemy my i z tobą. Weszli więc i wsiedli do łodzi, ale w tej nocy nic nie złowili. A kiedy było rano, stanął Jezus na brzegu, a uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Niepoznany Zbawiciel. Niepoznany Zbawiciel. Bracia i siostry, przejdziemy do drugich kategorii ludzi. To byli kategorie ludzi, którzy nie poznali Go, oni Go rozpieli. A teraz druga kategoria ludzi, którzy byli z Nim i Go nie poznali. Ludzie, którzy byli 3,5 lata z Nim, oni Go nie poznali. I zastanówmy się, dlaczego tak się stało. Dlaczego ci ludzie byli z Nim 3,5 lata i oni Go nie poznali? Była przyczyna. Oni wzięli się nie za swoje rzemiosło. Oni wzięli się nie za swoje rzemiosło. W 4 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy, że On zabrał ich od rybołówstwa. On zabrał ich, żeby oni rybakami więcej nie byli. On zrobił ich rybakami ludzi, prawda? On zrobił ich ewangelistami, żeby oni szli i kazali Słowo Boże. W 21 rozdziale Jezusa już nie było, On był ukrzyżowany. On już zmartwychwstał. I ci ludzie zobaczyli, że nie ma Jezusa, każdy do swojego rzemiosła z powrotem. Nie da rady. Nie da rady. Oni mieli zostać na tym miejscu, na które Pan Jezus ich powołał. To było ich zdaniem, oni zrobili źle. Tak było. Także Pan zmienił ich profesję. On zrobił ich z rybaków ewangelistów. I On to uczynił. I także Jezusa już nie było. On został ukrzyżowany. I wtedy oni wrócili do swoich łódek, do swoich sieci. I napisane, że oni znowu zaczęli łapać te ryby, 21 rozdział i tak dalej. Co to znaczy? Co to znaczy? Gdy ludzie biorą się nie za swoje dzieło, to oni nie poznają Jezusa Chrystusa. Gdy my bierzemy się nie za swoją robotę, to my nie poznajemy Jezusa Chrystusa. My Go nie możemy poznać. Dlatego bądźmy ostrożnymi, bierzmy się każdy za swoją pracę. Jak często my nieraz wchodzimy w cudze sprawy i robimy to, do czego Bóg nas nie powołał, prawda? I Bóg, wtedy nie poznajemy Pana Jezusa. Oni byli 3,5 lat z Chrystusem. On się im pokazał przed morzem, oni Go nie poznali. Są drugie miejsca, które mówią, że oni Go poznali. Szli do Emaus, On się im pokazał, oni Go też nie poznali. Oni Go też nie poznali. Ludzie obracają się i idą do drugich spraw. Bracie i siostry, będziemy robić to, do czego Bóg nas powołał. Jak chcemy być chrześcijaninami i zawsze Go widzieć, będziemy robić to, do czego On nas powołał. Dlatego to jest bardzo ważne. I dlatego, jak w chrześcijaństwie tak samo jest często, że dzisiaj wróg zarzuca chrześcijan modami różnego rodzaju, rozwleczeniem wszelkiego rodzaju, rozpustą wszelkiego rodzaju, nieprawidłowym, przyjmują ludzie to, co nie powinni przyjmować. Pan powołał nas do czystego i świętego życia, które trzyma się Bożego Słowa, prawda? Jak my trochę od Niego odejdziemy, my stracimy widok Pana, my Jego nie zobaczymy, bo odeszliśmy od tego, do czego On nas powołał. On nas powołał, abyśmy byli solą ziemi i światłem światu, prawda? Jak my tym nie będziemy, my Pana nie poznamy. My Pana nie poznamy. Także oni Go nie poznali, bo wzięli się nie za swoją pracę. Także i my Go nie poznamy, jeżeli weźmiemy się za swoją pracę, nie za swoją pracę. Święć się imię Twoje, tak się modlimy, prawda? Święć się imię Twoje. Ojcze nasz, który jesteś, święć się imię Twoje. Nie we wszystkich ono się święci. Wiecie, my się modlimy tą modlitwą pańską. Ona jest taka ważna, a tak często my nie tego nie możemy zrozumieć. Święć się imię Twoje we mnie. Święć się imię Twoje w moim domu. Święć się imię Twoje w mojej rodzinie. Święć się imię Twoje wszędzie, gdzie ja jestem. Niech święci się imię Jego. To jest bardzo poważna sprawa. To jest bardzo ważne. Dlatego ta modlitwa pańska jest tak ważna. Niech te imię święci się w naszych dzieciach, w naszych wnukach, w naszym potomstwie, w naszych żonach i w nas. Niech święci się imię Pańskie.
Napisane jest w Żydu, apostoł Paweł mówi do Hebrajczyków, że bez świętości nikt nie zobaczy Pana. To jest niemożliwe. Żyć jedną nogą w świecie i jedną z nogą dla Boga nie da rady. Nie da rady. Także nie będziemy brać się za to nasze rzemiosło. Tak, bracie i siostry, będziemy bardzo ostrożnymi, abyśmy nie stracili tego błogosławieństwa. Będziemy zawsze w modzie. Będziemy dzisiaj modami, w diabeł zarzucił chrześcijaństwo, modami. Ja nie jestem przeciw, żeby nie ubrać. Ja nie przeciw. Ale wiecie, są takie mody, że niech Bóg broni, żeby one w kościele były. To straszne. Wiecie? Naprawdę, to jest, niech Bóg nas broni. Bóg powoła nas do skromności, do świętości, jak przystoi świętym, tak napisane, prawda? Jest tak napisane? Jak przystoi świętym, a jak przystoi świętym, to zawsze w modzie. To jest zawsze w modzie. Jak przystoi świętym? My jesteśmy, w Biblii jest dużo napisane, bardzo dużo, o ubiorze, jak się poszczyc, jak wyglądać, wszystko tam napisane, żeby tylko można było to praktykować. Niepoznany Zbawiciel. Niepoznane. Oni go nie poznali. Mateusza nie będę czytał, 14 rozdział też. Oni go nie, do Emauszki też go nie poznali i tak dalej. Złodziej, przyjście pańskie jest jak złodziej w nocy. Tak pisze Pan Jezus. Ja przyjdę jak złodziej w nocy. Wy się zastanawiacie, dlaczego złodziej przychodzi w nocy? A? Wszyscy śpią. Nie? Wszyscy śpią. Niespodziewanie. Wszyscy śpią. I jeszcze czego on przychodzi? Za czym on przychodzi? Za kawałkiem młotka, czy jakiegoś polana, albo drewna? Nie? On przychodzi za bogate rzeczy. On przychodzi, żeby zabrać to, co najdroższe. To, co najdroższe. Dwoje poszło na rynek i z pieniędzmi i jeden brat włożył sobie w kieszeni pieniądze, a drugi schował sobie tutaj. No i temu, co miał w kieszeni, jeśli się obrócił, gdzieś wyciągli mu te pieniądze. Złodziej zabrał, wiedział, że tam w kieszeni pieniądze. On przyszedł coś kupić, zagląda w kieszeń. Słuchaj, Wojtek, nie ma. Zabrali. A on mówi, ty, no co ty? Trzeba było schować tak, jak ja schowałem, tutaj. Nie ma. Zabrali. Zabrali. I stąd zabrali. Wiecie, złodziej bierze to, co drogie. I Pan Jezus powiedział, ja przyjdę jak złodziej w nocy, gdy nikt nie będzie wiedział, i zabiorę z ziemi to, co najdroższe. Najdroższą perłę zabiorę, to jest Kościół mój święty. Raz i nie ma. I nie stanie ludzi. I nie będzie ludzi. Ludzie staną i zobaczą, wielu nie będzie ludzi, sąsiadów, znajomych, wierzących. Nie będzie bardzo. Pan Jezus zabierze drogą perłę i jej nie będzie. Świat będzie okradziony. Świat będzie okradziony. Przyjdzie On i zabierze go w nocy. Zabierze, kiedy nikt się nie spodziewa. Ten nieuznany Zbawiciel, no ci ludzie, którzy będą zabrani, oni go znali. Alleluja. Oni go znali. Wiecie, ktoś powiedział, że z tą emigracją ostatnią, która wyszła z Rosji, z Ukrainy, tam i z tych wszystkich tych, to bardzo dużo ludzi wyjechało. A najwięcej pierw wyjeżdżali Żydzi. Oni zawsze umią, wiecie, być stworzenia. To mówią teraz tak, że Rosja tak została biedna, bo same mózgi zostawiły Rosję. Same mądre mózgi, to są Żydzi, zostawili Rosję. Stała biedna. A potem złote ręce zostawiły Rosję. A to są Niemcy. Ja znam dużo braci z Kazachstanu, którzy wyjechali tam, szczególnie Niemcy w Kazachstanie. Ruscy Niemcy. Zostawili, a to byli ludzie mądrzy. To byli ludzie pracowici. I oni tam są pracowici. I ja wiem, gdzie Niemcy mieszkają. Tam wszystko jest w porządku. Oni pracowici, wymyślają różne nowe modele jakichś maszyn, instrumentów i tak dalej. I mówią tak, mózgi zostawiły złote Żydzi, zostawili w Rosji i ręce złote zostawiły i tylko zostały złote zęby, nie ma co nimi jeść. Tak mówią ludzie. Tak mówią ludzie. Także, drodzy moi, idziemy dalej. Symeon i Anna. Oni mieli kontakt z niebem, oni oczekiwali Pana Jezusa, oni wiedzieli, że Jezus Chrystus przyjdzie. Oni wiedzieli, że Pan Jezus przyjdzie. Oni byli poinformowani od informacji z nieba oczekiwać Mesjasza. Oni go oczekiwali. Alleluja. To byli ludzie. Popatrzcie, tylko dwóch ludzi czekało. Wszystko spało, a dwóch ludzi czekało, że Mesjasz przyjdzie. Ja czytam przypowieści Salomona też, trzeci rozdział. Przypowieści Salomona, trzeci rozdział, od 5 do 6 wiersza. Przeczytamy sobie. Przypowieści Salomona. Alleluja. Przypowieści Salomona, trzeci rozdział,
od 5 do 6 wiersza. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich drogach swoich, a On prostować będzie ścieżki twoje. Nie uważaj się za mądrego, ale bój się Pana i unikaj zła. Ja znam jednego brata w Niemczech, on mieszka w Bremnie, brat Edwin, on jest sam z ruskich Niemców, on jest tam starszym pastorem i on opowiadał, że gdy oni się zgromadzali na nabożeństwa, to nie było tak jak dzisiaj. Okno otwarte, ludzie tam jeżdżą, słyszą, że my śpiewamy i tak dalej. To wszystko było w wielkim takim strachu. I brat Edwin to jest mąż Boży. Ja mam dla niego wielką uwagę i uważam go bardzo. I gdy oni się zgromadzali i bali się gdzie się zgromadzić, to wtedy Duch Święty powiedział: w tym domu i w tym miejscu wy się zgromadzicie. Bracia, prowadzenie w Duchu Świętym. Tym ludziom Bóg powiedział: będziecie w tym domu się zbierać i tam będziecie mieć nabożeństwo. I gdy oni się zebrali, brat Edwin odpowiada, i zaczęli się tam modlić, i zaczęli chwalić Boga, i służyć Bożym Słowem, i czekali odpowiedzi od Boga, i do dzisiaj to jest tam dużo zborów prowadzonych siłą Boga i Ducha Świętego, i Pan objawia się w łasce swojej, i my bardzo to cenimy sobie w naszych zborach. I gdy oni się modlili, jakimś sposobem władza się dowiedziała, podjechał samochód, przyjechali chłopcy, aby poaresztować ich. I opowiada brat Edwin, że gdy oni przyjechali tam, to przyszli do drzwi, a tam cicho, nikogo nie ma i taki wielki zamek wisi na drzwiach. On mówi do nas: tam żadnego zamka nie było, tam drzwi nie były zakryte. No to byli ludzie, że im miejsca nie było, tam było miejsce dla dzieci Bożych. Aleluja. Oni zobaczyli zamek, wsiedli do samochodu, machnęli ręką i pojechali. Bracie, tam żadnego zamka nie było. Bóg po prostu zaślepił im oczy, bo On sam nam pokazał miejsce, gdzie my mamy się modlić. I On nas zachował i dał nam swobodę w Duchu Świętym. Bracia, jak dobrze jest chodzić z tym Zbawicielem, którego my znamy. Jak źle jest z tym ludziom, którzy nie znają Go, którzy nie poznali swego osobistego Zbawiciela. Jedna siostra z Australii chciała przyjechać i zobaczyć ojcowiznę swego męża. Mąż nie mógł przyjechać. Ona przyjechała na Ukrainę i chciała zobaczyć ojcowiznę swego męża. I gdy ona przyjechała z Australii, wiecie, ludzie na Ukrainie, z Australii gość przyjechał, wszyscy się zbierają. Siostro, opowiedz nam, rozmawiają, nabożeństwo, się modlą, ona opowiada. A władza wszystko wie. Dowiedzieli się, że ona wszystko opowiada. A bracia zaraz, skąd władza wszystko wie, co ona mówi? My tak się zbieramy po domach, skąd oni wszystko wiedzą? Musimy się modlić. Co to będzie? I oni na kolana: Panie, odkryj, ktoś z nas sprzedaje, ktoś z nas donosi władzy. A Duch Święty odkrywa, mówi: idźcie do licznika i zobaczcie tam. Oni poszli, odkryli licznik elektryczny, a tam leży sztuczka, co przekazuje. No? Rozumiecie? Brat za tą sztukę i schował. Schował tą sztukę. Na drugi dzień milicjant przychodzi. Oddajcie nam. Oddajcie nam naszą. Mówi: ja nic waszego nie mam. Oddajcie, bo będzie źle. I brat tą rzecz oddał. Wiecie? Brat tą rzecz oddał. Jak Bóg cudownie nas prowadzi. Jak Bóg cudownie nas prowadzi. Wiecie, w Forcajmie, w Niemczech Zachodnich, tam gdzie mój przyjaciel jest pastorem, właściwie on już jest prezbiterem, brat Emil, i u niego jest taki brat Sasza, i on opowiadał, gdy oni jeszcze byli tam, gdy oni się modlili w ziemlance, takiej modlili się w ziemlance, i Bóg zaczął chrzcić Duchem Świętym. Oni się tak cieszyli i ten brat Sasza miał taki głośny głos. A jak go Bóg chrzcił Duchem Świętym, to było słychać aż daleko. A chłopcy posłyszeli, przyjechali, żeby do ziemlanki dojść. A naokoło ziemlanki jama i pełna wody. I ta milicja nie może dojść. Ale słyszą, że Aleks tam krzyczy, bo oni jego głos znają. To ty tam krzyczał, a jego Bóg chrzcił Duchem Świętym, to on z tej radości chwali Boga i uwielbia. I na drugi dzień go przyzwali, mówią: coś ty tam robił. My twój głos słyszeli, my nie mogli tam dojść, bo tam był jama pełna wody. A brat Aleks mówi potem do braci: tam żadnej jamy nie było i żadnej wody nie było, to było miejsce dla dzieci Bożych, a nie dla bezbożników. Wiecie, jak Bóg robi swoją sprawę? To jest, Bóg jest Bogiem cudów i On swoje dzieci ochrania. Aleluja. On swoje dzieci ochrania. To jest cudowny nasz Zbawiciel. A tak będziemy znać naszego Pana. I tu mówi: we wszystkich drogach swoich znaj Go i będzie Tobie się powodziło. I Bogu za wszystko chwała. Także to było miejsce tylko dla tych, co się bali Pana. I ja chcę jeszcze tutaj jeden wiersz przeczytać.
15 rozdział Jana, 15 wiersz. Jest napisane: ja was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mego, oznajmiłem wam. Jeszcze raz czytam: ja was nie nazywam sługami, Jana 15:15, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mego, oznajmiłem wam. Także Pan Jezus, myśmy go poznali dzięki jego łasce i często ludzie mówią, że o, od tego czasu, jak ja znalazłem Pana, ty i ja, myśmy go nie znaleźli, on nas znalazł. Alleluja. Absolutnie myśmy go nie znaleźli. O, od tego czasu, jak ja Pana znalazłem. Nieprawda. On ciebie znalazł. I on wyrwał nas z tego dołu i z tej jamy. To jest jego praca i jego robota. Bracie, siostry, ja tak krótko się podzieliłem z wami na pierwszy dzień o tym cudnym, niepoznanym Zbawicielu. Ale myśmy go poznali. Poznali przez to, że on objawił się w nas przez Ducha Świętego. I sięgnął w naszą ciemność, gdzieśmy siedzieli związani, i wyciągnął nas stamtąd i postawił nas na skalę. I potem Izajasz mówi, prorok: popatrzcie na ten dół, skąd wyrwani jesteście. Popatrzcie na tą skałę, z której jesteście wysieczeni. Prawda? Żebyśmy nie zapomnieli, że ten Zbawiciel, którego ktoś nie poznał kiedyś, on objawił się dla mnie i dla ciebie, i myśmy go przyjęli swoim sercem. Niech nas Bóg obficie błogosławi w ten czas. Ja nie wiem, ile czasu już jest, po czwartej, jak żeście planowali, ale byłoby dobrze, żeby jeszcze ktoś z braci też służył przede mną, bo ludzie się schodzą, żeby trochę czasu, żeby zeszło tak samo. I niech Bóg, może ktoś będzie miał do mnie jakieś pytanie, może potem ja będę zadowolony powiedzieć, czy coś o nas, czy tak dalej, a na dzisiaj to tyle. I będziemy dziękować Bogu, że On jest ten Zbawiciel, który objawił się w nas, i ci Go nie poznali, no ci, co poznali, dał im prawo i moc stać się dziećmi Bożymi. Alleluja. Nie z nas to, to jest łaski Bożej. To jest Jego łaska i Jego miłość. Będziemy wdzięcznymi. Jak Bóg pozwoli, dam dożyć do jutrzejszego dnia. Będziemy dzielić się Słowem Bożym, jak Pan pozwoli. Ja mówię, jak Pan pozwoli. Pamiętacie ten przykład, ja wam mówiłem ostatniego razu. Jak Pan pozwoli, jak Bóg da. Pamiętacie ten przykład? Jak ten mąż, zabrali go i potem przyszedł do domu. Mówi, jak Bóg da, to ja przyszedłem do domu. Także jak Bóg da, to będziemy jutro słyszeć Słowo Boże, 7 stopni sumienia. A wieczorem, jak Bóg pozwoli, będziemy dzielić się ze Słowa Bożego, wielka wszetecznica, zwiedzenie narodu Bożego. Będziemy modlić się, żeby Bóg nas obficie błogosławił. Ważne Słowo Boże, módlcie się, żeby Pan obficie nas błogosławił. Jego obecność jest potrzebna w nas i wśród nas. Wiecie, ja myślę, że możemy, będziemy modlić się, nie? Ja nie wiem, jak brat zaplanował tu dalej, po koniec teraz, jak brat, czy brat jeszcze coś będziemy usługiwał? No, może ktoś jeszcze coś powie? To są ważne myśli, któreśmy powiedzieli sobie dzisiaj. Może ktoś z gości jeszcze przyjechał? Bardzo proszę, ja będę rad słyszeć też kogoś. Niech Bóg. No, dobrze w takim. Tak, może ktoś z gości jest, może ktoś posłuży by jeszcze z gości. Byliśmy by radzi posłuchać jeszcze kogoś z braci. Czy świadectwo ktoś ma? Proszę. Bogowszy Duchem Świętym. Także duch modlitwy trzeba łapać wtedy, kiedy on przychodzi na nas. I modlić się wtedy, gdy on przychodzi na nas. To jest bardzo ważne. Czy w domu, czy w polu, czy na drodze, czy w samochodzie, czy w kuchni coś robimy, czy cokolwiek gdzieś nie czynimy. Skłaniamy się przed Panem i wtedy jest dobrze się modlić, gdy duch modlitwy jest wśród nas. I także w zborze. Starajmy się, żeby w zborze był duch modlitwy. Bracie, siostry, ja mało słyszę na Śląsku Cieszyńskim, może właśnie modlitwy wspólne. To jest takie ważne, żeby razem ludzie się modlili. Nie bójcie się tego. To jest bardzo dobre. Popatrzcie w Dziejach Apostolskich. Jak się zaczęli modlić, to tam się miejsce zaczęło, prawda? To był duch modlitwy. Wy nie myślcie, że to było coś swoje tam. A potem, gdy to wszystko ucichło, ludzie modlą się na pojedynczą, na zbudowanie. Panie, ja ci dziękuję całym zgromadzeniem. A tak, zbór jak zamodlił się, to wiecie, u nas jak się ludzie zamodlą, to żebyście się nie wystraszyli.
Ja was zapraszam, przyjdźcie, popatrzcie, jak się u nas ludzie modlą. To będziecie się sami modlić, jak zobaczycie, jak się ludzie modlą. A potem, jak ktoś ma modlitwę, podnosi pod koniec: Panie, ja dziękuję Ci za to, błogosław mnie, bo i tak dalej. A tak ludzie się modlą, módlcie się, bo jak my nie będziemy się razem modlić, to ja słucham, co Stebel się modli, a co Paweł, a co Jurek, co się modli, bo myślę, co tam w domu się coś gotuje, a tam coś, co zostawiłem małe dzieci albo coś. A tak wszyscy się modlimy i zostawiamy wszystkie nasze myśli. A potem mamy czas na pojedynczą modlitwę. Spróbujcie i będziecie błogosławieni. To jest bardzo dobre. Chwała Bogu za to. Duch modlitwy. Dzisiaj wiele zborów duch modlitwy zostawił i została tylko skorupa, chłodna i pusta i zimna. Tak potrzebny duch modlitwy wśród narodu Bożego. Amen? Amen. Niech nas Bóg błogosławi. Bądźcie błogosławieni. Proszę, brat.